Cześć, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku serii z Grem na Karolem MT2. Na samym początku chciałem wam powiedzieć, iż będę prowadził serię z WPK. Wiele osób głosowało bardziej za WPK-iem niż za Bociakiem, także dobra. Jak widzicie, mam tutaj już trutkę plus 9. Fajnie to wygląda ogólnie, ten chwank taki przerobiony. Nie wygląda jak taki typowy z PL-a. No i dobra, mamy taką trutkę, oto plus 9, 45 średnie, 20 diabły, 7 orką i 8 na spowolnienie, ale nie o to chodzi. Teraz sobie otworzymy 13 szkatułek niebieskiej śmierci, które lecą ze smoka, który może wam pokażę za chwilę ten dungeon. No to dobra, lecimy, otwieramy także pierwsza. Zatruty miecz! O kurwa! O kurwa, nie! Dobra, lecimy druga. Bojowy miecz. Trzecia, nóż Siemensa. Czwarta, ja pierdolę. Już, dobra, już jesteśmy ustawieni na tych szkatach. Jebie mnie reszta dropu. Dobra, łuk partyzana. Miecz żalu. Trzecia, lwi miecz. Czwarta, zbreż czarnej stali i miecz bojowy. Dobra, elegancko, to mi się podoba, zajebiście. Dobra, to widzimy się za sekundę. Spróbujemy sobie teraz wymiksować ten oto bojowy miecz. Plus 9 bonusy, żeby do niego wbił, to takie 10 ludziom, 12 inteligencja. No i może coś tam jeszcze ciekawego wbije, na przykład szansa na przeszywające uderzenie bądź na krytyczne. No to dobra, rozpocznij bonowanie, no i się widzimy za sekundę, kiedy coś wbije. Okej, no i zaraz po zakończeniu nagrywania wbiło mi takie bonusy, czyli 12 int, 10 ludziom, 20 zwierzęta, 4 na omdlenie, czyli mix. No to my się widzimy za sekundę. Niestety skończyły mi się zmianka do bojowego, weszło na następujące bonusy, czyli 12 i 10 ludziom, tam chyba 10 przeżywające uderzenie i 8 zręczność, czyli jak na razie to zostawię, bo tak jak wcześniej powiedziałem, nie mam zmianek. No i dobra, a także zacząłem sobie skupać tutaj kawałek skały, jak i eliksiru marego rozprowacza po to, żeby sobie zdobyć te ulepki na przerobienie tej oto truty. Co trzeba zrobić, żeby ją przerobić, to zaraz wam pokażę. Trzeba na 100% mieć po 5 sztuk każdych z tych ulepek, 5 redek, tego mam nawet dużo, tak więc tym się nie martwię. I 100% mamy i 7 kaka yang, czyli elegancko, jeżeli chodzi o ulepszenie. A teraz przejdziemy się na dungeon, jakim jest jama czerwonego smoka od 85 poziomu, chyba, jak się nie mylę. Tutaj pisze, że 95 poziom postaci, ale tam chyba można wchodzić jednego tego 85. No i dobra, spełniasz wszystkie warunki, możesz wejść do jamy czerwonego smoka, także ok, wchodzimy. No i zobaczymy, co będziemy mieli za pierwsze zadanie. No i tak, znalazłeś się w jamie czerwonego smoka, twoim pierwszym zadaniem jest pokonanie smoczego kamienia, który zaraz się nam tutaj powinien zrespić. No to my się widzimy przy jego końcówce. Metin już podany i zobaczymy, jakie będziemy mieli kolejne zadanie. No i dobra, pokonałeś smoczy kamień, teraz musisz pokonać kilka potworów. No widzę, że takie nowe jakieś potwory tutaj mam na tej mapce. Dobra, weźmy sobie jednak tego spota pelerynką. Tylko gdzie ja mam tutaj pelerynkę? Dobra, mamy na pierwszej stronie, no i okej. Mamy tutaj dosyć sporo tych potworów, ale wystarczy, że ubijemy tylko kilka sztuk i respi nam się po prostu czerwony smok. No i dobra, jak widzicie, troszeczkę to bydle, chyba mam dobry hełm ubrany, tak, szansa na otrucie. Ze smoka mogą nam polecieć takie przedmioty jak szkatułki umarłego rozprowacza kadeki plus 5. I tam jeszcze coś, do końca tak tego nie pamiętam, ale dobra, no to my się widzimy przy jego końcówce. Smog już padany i zobaczymy, co nam z niego poleci, no i dobra. No i mamy tak, KD wojownika plus 5, błogosławieństwo, duchowy diament, kamień duchowy, KD potwora, KD uchylenia, KD sury plus 5, KD uniku, KD powtórki, naprawdę sporo tych KD-ków plus 5 poleciało. Serce smoka, wzmocnienie, małż i do tego jeszcze mamy zaczarowanie przedmiotu, ale mam jeszcze jedno wejście, bo tutaj potrzebujemy dwa serca smoka, które lecą z bossa na mapce do 85 poziomu, no to ja sobie jeszcze lecę raz, no i się widzimy przy końcówce kolejnego smoka. Smog już pada, no i zobaczymy, jaki będzie tym razem drop. Wow, trochę tak słabo podsypało, ale dobra, mamy czerwony piasek kwarcowy, kamień duchowy, eliksir czasu, małż, kadyniczy plus 5, wzmocnienie i zaczarowanie po 15 sztuk. Wszystkie ulepy załatwione, no to lecimy, przerabiamy tą oto trutę, chyba będzie druga, jeżeli drugi miecz przerobiony na serwie, jeżeli chodzi o to. No i mam tak, jedną białą perłę, tutaj będziemy mieli chyba dwie białe perły, nie, 90% tylko. No to elegancko, dobra, plus 2 już mamy tą oto broń, teraz 90% znowu, 3 kaka na jedno ulepszenie, wow. No to jeden troszeczkę się chyba wykosztuje, 5 małży zrobił, no i mamy tak, plus 4, 5 tych białych, kurwa mać, no i spaliły już na plus 5. Dobra, no to trudno się mówi, nie mam już chyba białych, a nie, mam białe perły, poczekajcie, ile ja tak mam, jeszcze 7 sztuk, no to musi zrobić, zrobiło, no to elegancko, no i teraz tak, niebieska perła i kawałek skały, kurde, te kawałki skały są dosyć drogie, bo jeden kawałek skały kosztuje 10 kaka, dobra, to się mówi trudno, czego się nie zrobi, żeby ulepszyć ten oto miecz, mam już 524 kaka tylko, ale patrzcie, jak to zajebiście wygląda, nie, patrzcie, taka maczeta, kurwa, którą będziemy mogli siekać wszystkie moby, o, podejdziemy tutaj pod jakiegoś ziomeczka, jeb, kurwa, no i po prostu tyle, dobra, to co to daje, 255, 295, jeżeli chodzi o wartość ataku. 6 na potwory więcej oczywiście. Tutaj chyba będzie nam dawał 10 na potwory, jeżeli ulepszymy sobie to na plus 9. No i tak, poza tym 45 średnie, szybkość ataku 30, nie wiem ile tam truta miała, to zaraz zobaczę. No to elegancko, to my się widzimy za sekundę. Oddamy sobie właśnie ostatnią pamiątkę po demonie do biologana i zobaczymy, czy przyjmie. Kontynuuj, skompletowałeś wszystkie 15 pamiątek. Wspaniale, dobra, i teraz będziemy musieli kamień wydropić, ale zanim jeszcze sobie pójdziemy ten kamień dropić, to spróbujemy sobie ulepszyć te oto fęki na plus 7, 30% szansy i ulepszenie po... O, dobra.
dobra zrobiło. No to tego się nie spodziewałem, muszę wam powiedzieć. Futro Yeti skuje, no i się widzimy. Oddajmy misję, no i zobaczymy, co za nim dostaniemy. No i tak, prawie 9 kk, 16 milionów punktów doświadczenia, 60 punktów obrony, skrzynia bloga i losowy kamień duszy plus 5, z którego dostaliśmy kamień duszy ninja, czyli no tak średnio, muszę wam powiedzieć, ale dobra. Lecimy, ulepszamy sobie te oto fęki na plus 8 i o kurde, no tego to się nie spodziewałem, muszę wam powiedzieć. Pazur Tygrysa będę musiał skołować, no i się widzimy, ale zanim to jeszcze nastąpi, zanim ja będę chciał jeszcze tego, ten pazur Tygrysa skołować, no to otworzymy sobie tą skrzynię biologa, no i co za nim dostajemy? Jedną białą perełkę, czyli Gites. Pozdrawiam gracza MS Unbroken, no i dobra, lecimy, ulepszamy sobie te oto fęki na plus 9 i czy wejdzie próba numer 1? Ulepszenie nie powiodło się, dobra, mam jeszcze jedną próbę, bo dwa pazury Tygrysa tylko zostały i czy wejdzie tym razem? Kurwa, ej, wiecie co? Chyba te 7 metali się dzisiaj ich pozbędę, tak, za jakieś 10 minut, ale dobra, widzimy się za sekundę, kiedy sobie jeszcze skołuję te pazury Tygrysa. No to mamy kolejne dwie próby ulepszenia tych oto fęków na plus 9 i ulepszenie powiodło się, no to lecimy, znowu kolejna próba i tym razem, kurwa, naprawdę, nie pozdrawiam tych oto metali, nie pozdrawiam tego oto serwera, nie, no serwer jest fajny, oczywiście, pozdrawiam ten serwer i zapraszam was do gry, ale tak poza tym, jak widzicie, mamy tutaj tak, 10 smoczych furii, wbiłem sobie to przedtem, zwojak zakupowałem po 5 kakao od sztuki, a jeżeli chcecie zdobyć tą smoczą furię, to znaczy księgi tej smoczej furii, łatwo, żeby nie kupać, żeby hajsu nie tracić, to wystarczy, że pójdziecie sobie do pani Julii i tam możecie wymieniać sobie punkty osiągnięć na te oto księgi. Mam nadzieję, że pomogłem, a tak, poczekajcie, bo słyszałem, że można wymienić zwój Boga Smoków, okej, zwój Boga Smoków. I co trzeba? Od magicznego to magii zwój błogosławieństwa. Dobra, no to chyba będę miał, to będę sobie wymieniał, jeżeli mi się skończą metale. Szósta próba ulepszenia tych oto fęków na plus 9, czy tym razem wejdzie? Mam nadzieję oczywiście, że tak, no to lecimy, okej, nie, ulepszę to innym palcem, może wejdzie, czy nie. No i ulepszenie nie powiodło się, no to lecimy sobie jeszcze raz, ulepszamy to teraz bez zabawy za pierwszym razem. No i zrobiło, zajebiście, dobra, i co trzeba, żeby przerobić? Eliksir umarłego rozprowacza i kawałek skały. No to wszystko idzie łatwo skałować. Kawałek skały, tak jak mówiłem, 10 kk i trzeba mi go jeszcze, żeby ulepszyć tą oto broń na plus 6. Ale to oczywiście to dopiero potem. No to dobra, ja teraz sobie lecę oddawać bloga, bo będę musiał teraz oddawać matowe lody i to będzie ich chyba 20 sztuk, czyli easy. Ulepszymy sobie teraz bransoletę z niebiańskich łez na plus 7, no i zobaczymy, czy wyjdzie, a następnie będziemy ulepszać kolczyki i przedmiot został ulepszony, to lecimy teraz kolczyki. Kolejny demona plus potrzebne 2 sztuki i wow, naprawdę coś mam dzisiaj farta do tego ulepszenia. Dobra, lecimy teraz na 8. No i fart się chyba skończył, tak wam powiem. Pamiątka po demonie plus będę musiał schować, ale dobra, mam jeszcze tutaj ulepszacze. No i niestety, wygadałem się troszeczkę. Dobra, pamiątka po demonie 2 sztuki, to na razie sobie tutaj odłożę. Pamiątka po demonie plus, skołuję, no i się widzimy przy ulepszaniu. Ubijamy barana, no i zobaczymy, co nam z niego poleci. No i dobra, posypało dosyć i dla niego smocza łuska, smoczy szpon dla nas elegancko. Na sobie mamy żółta rosa, mikstura szybkości, duchowy diament, małż dla nas, dwa razy małż oczywiście i tutaj jeszcze owoc życia, czyli taki dosyć średni drop. Oddejmij już ostatni matowy lód, no i dobra, czy przyjmiał znalazłeś matowy lód, poczekaj chwileczkę i skompletować 20 matowych lodów, dziękuję ci. Do rozwiązywania zagadki, dobra i musimy dropnąć kamień, ale z czego on to leci? Badanie biologa, matowe lody. Kamień autry, może go zdobyć z rodowych potworów na górze Socha, no to my się widzimy przy oddawaniu tego to kamienia. Wydropiłem sobie już ten kamień i oddajmy misję do biologa, no i zobaczymy, co dostaniemy. Bardzo dziękuję, w nagrodę otrzymasz recepturę, okej, dobra, mnie to szczerze nie obchodzi. 60 wartości ataku, 10 milionów, 33 miliony ekspas, krzynia bloga i losowa perła i oby to była biała perła, bo jest najdroższa. No i biała perła, elegancko, no i otwieramy sobie tutaj skrzynię bloga, a z niej niebieska perła. No, jeszcze tutaj brakuje redki, ale poczekajcie, dlaczego to się nie złączyło? Aha, tak, bo nie mam już białych perełek. Tak poza tym, poczekajcie, co tutaj trzeba, żeby skołować? Pamiątka po demonie plus, no to ja to skołuję, no i się widzimy przy ulepszeniu tych oto kolczyków. Ubijamy Metina w wilczej krainy, no i zobaczymy, co z niego poleci, no i dobra, Metin padnie, no i mamy eliksir słońca, duży kamień duszy penetry plus 5, marmur błogosławieństwa, zaczarowanie, wzmocnienie 7 sztuk. Marmur, małż, skrzynia lodu i szkatułka blasku księżyca. Teraz sobie otworzymy 4 szkatułki blasku księżyca. A co z nich? Małż, tutaj zwój błogosławieństwa, marmur błogosławieństwa i jeden atak boga smoków. Ulepszamy kolczyki na plus 8, próba numer 1. Czy zrobię 40%? Tak, i przedmiot został ulepszony. Ja pierdolę, ale mam dzisiaj coś farta. Matowy lód, no kurwa nie, tylko nie matowy lody. Tak to jest przejebanie kupić, powiem wam. Dobra, mniejsza o to, jak skuje, to się zobaczymy. No to lecimy na sam koniec odcinka, spróbujemy sobie ulepszyć to oto kolczyki z niebiańskich łez na plus 9. Mam nadzieję, że wejdzie oczywiście 40%, 1,5 kaka yang. Troszeczkę się pobawimy, ja zamknę oczy najlepiej i zobaczymy, jaki będzie efekt. No i okej. Zajebiście. Nie, no dobra, już mamy tak. W tym odcinku mi chyba tam dwa itemy weszły, do tego przerobiliśmy sobie Setao i wymiksowaliśmy bojowego. To znaczy nie tego bojowego oczywiście. Tego bojowego sobie wymiksowaliśmy, czyli jest elegancko, naprawdę bardzo fajnie mi się tutaj gra. Zostało nam jeszcze 400 kaka ponad. No i teraz będę się brał za miksowanie tych oto fęków i tych oto kolczyków, a do tego będzie trzeba ulepszyć bransolet jeszcze z niebiańskich łez na plus 9. No to by było na tym odcinku. Na razie i widzimy się w kolejnym.